Dobra, moi drodzy, sprawdzamy giereczkę. Die Young, nie wiem co to jest, w sensie jakaś survivalowa. Tryb przygodowy, tryb survivalowy. Przygodowy najlepszy sposób na cieszenie się rozgrywką, fabułą polecane dla nowych graczy. Wyższy poziom trudności dla bardziej wymagającego doznania. No, nie wiem, no, to survivalowy chyba tryb. I was born into the high life. Oj. I've always liked to exceed. Always loved strong sensations. I experiment with everything. I've never been an addict. Oj, wciągała. More of an adrenaline junkie. My crowd has always been the people living on the edge. I? Still, nothing could have prepared me for what happened on that island. It was supposed to be the joyride of the summer. Rashid said it was all a done deal. He said we'd rule the beach after. We had no idea what we were headed into. Nightmares have a way of just happening. Everything was a blur, but I was sure of it. I'd been buried alive. Niesamowite. I feel dizzy. Where am I? My throat hurts. Water. I need water. Hey! Hey! Help me! What the fuck? What's that? Kartka. Mapa. To niezły kompas. To jesteśmy my. Ale co z tą kartką? Ręcznie rysowana mapa. Ktoś zrzucił jakąś mapę z góry. Podnieś ją, zbadaj mapę. Aha. Dobra. Oj. Cyk. Cyk. Tomb Raider. Nie wiem, gdzie, nie drzyj się. Taki deforest trochę, nie? Quick save przytrzymaj. Okej, okay. Save. Select. Tak. Dobra. Co dalej z tymi patykami? Jakiś crafting? Coś teges? Andrzej! 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 O, stópki! Tutaj mnie zamknęli w takiej... Nie możesz więcej drewna udźwignąć, ale dlaczego? Bo co? Nie rozumiem. To jedno drewno mogę mieć tylko. Co to jest za baba? Uważaj, jak idziesz. No i co? Ty, tam coś jest. Co to są? Jakieś klatki? I psy? Zwierzęta? Albo kury? Co to tam jest? Lisek! Można się odwracać. A percepcja. Lisku, mogę cię pogłaskać? Dzikusy jakieś tam są. Koza.
Oni są dobrzy czy źli? Ej, byczki! O kurwa! Oni są na pewno niedobrzy! No jak ta baba się nie umie bronić, no! Na patyki walczymy? Wow, jak oni skaczą! Co jest grane? Patyk się kurde połamał! No w końcu w jakiejś grze to wymyślili, że jak z patykiem będę walczył, to się połamie. No i co? I się wykrwawimy, nie? Jedzmy. Super mapa. A, czyli jak jem, to regeneruje sobie HP. Jakże oryginalny, ty. Ty. Dzik. A, to śmietnik. Nie, to nie był dzik, to śmietnik. A tu są małe... Co to jest takie małe tam? Kuliczki? O kurde. Co to takie czarne? Baranek? O kurwa, to pies! Znajdź źródło wody, znajdź wieżę przybrzeżną, idź w dół wieży, podążaj za ścieżką. Dobra, znajdź źródło wody. No powiem tak, to jest woda, nie? Halo? I'm not gonna trap myself in a well like this. Nie dam się uwięzić w ten... O kurwa, pies! Tam jest jakaś wieża. Kto to? Ty, to jest zombiak? Co jest? Jesus Christ! Oh shit! I'm gonna puke. Wait, Rose. Babo, słyszycie zaraz cały świat. To jest jakiś zombiak. Ja, czy mogę dup... Dobra, było dobrze. Było dobrze, moi drodzy. Swoją drogą to jest ciekawe, nie? Na przykład, że... O kurde, ty! Dziewczyno! Co ty tak śmigasz? Ty, a da się, ja muszę to zobaczyć. Ześlizgnę się ze skarpy. Uwaga.
Była noga złamana. Dobra. Idziemy dalej. Bliźniacze domy. Odkryto. Dzwonki, kurde. Szczur! O kurwa, szczur mnie nawet ugryzł! Wystraszyłem się szczura, Jezus Maria! Tak powinny kończyć szczury. Coś tu dzyndza, ale nie wiem co. Dobra, to się tam nie da wejść. A da się tu do góry wejść? Oj? Ja nie mam miejsca już na itemy. Jakiś... Coś znalazłem. 8 sierpnia. O, moje urodziny. Piszę tę notatkę na wypadek, jeżeli nie przeżyję, aby komuś opowiedzieć, co tu się dzieje. Nie żeby komuś, kto to przeczytał, udało się uciec z wyspy, ale przynajmniej ludzie ze wspólnoty zasługują, by wiedzieć. Nie mam czasu, żeby opisać wszystkie okropieństwa, jakich doświadczyłem. Moja dłoń wciąż drży z masakry pod wieżą przybrzeżną, jaka miała miejsce tej nocy. Więc do rzeczy. To wszystko to kłamstwo. Twoja wspólnota żyje w kłamstwie. Ale żeś opowiedział. Ale żeś zdradził. Zjedz szczura? No to jak zjeść szczura? Nie mogę tego usmażyć, czekaj. Czemu nie można usmażyć szczura? Przecież można. A to? Ty. Nie mogę tego usmażyć. No bierz szczura do ręki, no. Nie masz ognia zapalonego, ale to nie tak działa, patrz. Bo jak się... Widzisz? To jest tylko taka animacja, to nie jest ogień. Tam jest jakaś wieża wielka. Bliźniacze domki.
No to jest, moi drodzy, jakaś gra, gdzie tutaj jakieś będziemy odkrywać różnego rodzaju przygody. Survivalowe, będziemy musieli pewnie też rozwiązywać zagadki. Pojawiły się RTX-y na Morele podobno. Ile kosztują? Uff. 3070 od ręki są dostępne. O, pasek dostałem. O, fuck! Yeesh. It doesn't look like they brought him out here for a tan. He's bruised black and blue. Dziwne odwiedziny. 5 września. Wczoraj podczas zmierzchu stało się coś nadzwyczajnego, kiedy przyrządzałem dekokt w szklarni. Słyszałem Sonię, jak wołała mnie z zewnątrz farmy. Byłem zaskoczony. Żaden członek wspólnoty nie ma prawa wchodzić na teren, jak oni to nazywają, strefy utraty, czy coś takiego. Kiedy dołączyłem do niej, zorientowała się, że nie była sama. Był z nią chłopiec. Nosił ubranie wspólnoty, ale od razu można było poznać, że był cudzoziemcem, o którym mówiła wcześniej. Musieli przyjść zapytać o miejsce, gdzie mogliby zniknąć na parę dni. Zgodziłem się ugościć ich na mojej farmie bez zawahania. Bez zadawania. Nie wiem, czy dobrym pomysłem było pomaganie im, ale jak można było odmówić? W końcu dwie osoby więcej w tym domu na pewno nadadzą weselszej atmosfery. No to kurde, zajebiście. Super atmosfera. Moi drodzy, dostępne 6 sztuk podobno jest. Pokaż to. Można w leasing wziąć. Czemu tu muzyka zaczęła grać? Pies mnie goni. O kurde, tu jest pies. Ale parkour. A 3090 sprzedają? Po ile są? Są dostępne po 7-8K. A ja nawet chyba bym nie miał miejsca w kompie, w sensie zasilacz bym musiał chyba wymienić. To 3090 to na pewno. Bo to jest jak podłączyć piec. Czy da się, znaczy tak, tu jest, no jest fabularna to jest gra, że po prostu trafiliśmy pewnego dnia ogólnie trafiliśmy na wyspę, ale zostaliśmy, w ogóle nie wiemy jak się tu pojawiliśmy, prawdopodobnie ktoś nas naćpał, nie? Bo ona jak się przebudziła, to jeszcze była niby tam lekko pijana czy coś takiego, więc ktoś nas naćpał czymś, zaciągnął na wyspę. No i tyle, tylko że na tej wyspie dowiadujemy się,
z takich notatek, że jakaś wspólnota, tak jakby jakaś sekta tutaj, czy coś takiego panowało. No i generalnie widzimy już trupy, widzieliśmy trupy naszych znajomych, z którymi bawiliśmy się tam na wakacjach. No i oprócz tego znajdujemy notatki. W tych notatkach są takie jakby z pamiętnika rzeczy i z tego dowiadujemy się, o co tutaj chodziło. Będzie dzisiaj, Michu. Ile ona leżała w tej studni? Nie mam pojęcia. Spokój się. O, lisek. Chodź go, złapiemy go. Oj, wilku, przepraszam. Wspaniałe to było. Idziemy w inną stronę. Idziemy tam. Chciał być jak Yamakasi, tak. Oj, pieseł. Shit. Gonitwa. Folwark? Oj, jakiś folwark znaleźliśmy. No i psy tu są, no. Co gadasz? Stary pijany idzie. I'll kill you! Daisies make God angry! Motherfucker! Niesamowita walka. Daisies make God angry! I'm gonna kill you! Motherfucker! What are you doing here? Aha, aha, aha. Aha. Gdzie tu są jakieś patyki czy coś takiego? Zaraz znowu zginę. Nie no, to jest taki survival, że... Jesteśmy w sumie... O kurwa. Siul. Kurwa, powiem wam, że dawno nie grałem w taki survival, że się tylko ginie. Kolejny rodzaj wariata. Z jakąś pałką.
folwark. Eksploruj folwark. Jakiś parkour? Coś takiego trzeba, czy nie? Dzik. Oj, tutaj. O choliba. Yuck, his head's been smashed in. Rozwalili mu łebek. Ale parkour, zgapili Dying Lighta. Szczury można zabijać. Nie, nie mamy miejsca już. Wino? Różniemy się. Szczury tutaj łażą. Co jest z tym? Można tu wskoczyć, czy nie? Tu raczej nie bardzo. Nie wiem, co, o co chodzi w tej grze. Czy to jest kurwa Tomb Raider, czy to jest Rust, czy to jest Dying Light. Oni się muszą zdecydować, co oni chcą w tej grze generalnie, żeby było. Wszystko? Typowe. Dobra, idziemy teraz do góry. C
Siup! Dobra. Góra. Siup! Zium! Siup! Ale pędzę! Pa! Siup! Zium! Szczury tam na dole były. Czerwca. Ale czy to w ogóle ma sens, żebym nadwyrężał sobie plecy i ścinał te cholerne krzaki werbeny cytrynowej? Naprawdę chciałbym pozbyć się tych chwastów z mojej farmy, ale ich won zdaje się odstraszyć te przeklęte psy. Jak prawi stare przysłowie, wróg mojego wroga to jest Zbigniew Stonoga. Wow. Jak ja takiego psa mogę ogarnąć? Tam trzeba było skoczyć. No kurde, takie laparkury jakieś tutaj są. Okej. No i co? A właśnie. Chodź się tego psa tu ściągniemy. Gdzie on jest? No chodź. No i patrz. I biegnie pies. I co? Gra ocipiała. Nie przewidzieli tego twórcy, że ktoś może przeskoczyć za barierkę. Dobra. O, szkurwesyn. Kurde, no. Muszę wyczaić, o co, jak działa ta mechanika wspinania się. Dobra, i teraz co? Mam patrzeć tam. Ach, tak to działa, dobra. No dobra, tylko... Dokąd ja zmierzam? Do tego miejsca, skąd przyszedłem. Ej, kegwu. Nie. Ja już nie wiem, ja stąd przyszedłem chyba, nie? Chociaż? Nie.
Oj. Wariacie. Oj, coś tu się wydarzyło. Plecak znalazłem. I Bronxa. Tu coś się wydarzyło. Było walone w łóżku. Bardzo brutalny pierwszy raz. Oj! Uśmiech Sony 30 sierpnia. Byłem dzisiaj w gaju oliwnym, aby nauczyć nowych, jak przycinać drzewa. Dopóki pozwalają mi mieszkać na tej farmie, z przyjemnością podzielę się swoją wiedzą z nimi. W każdym razie wyróżniała się Sonia, by miała uśmiech. Zajęło jej to trochę, ale w końcu się otworzyła, z nieśmiałością zwierzając mi o tym, że w sekrecie pomagała jakiemuś nieznajomemu przez ostatnie parę miesięcy. I że zakochała się w nim, postępuje wbrew zasadom wspólnoty. A jej ex? Jaki ex? Lex? Ex? Co? Chłopak zaczyna coś podejrzewać. Zaczerwieniła się, kiedy powiedziałem jej, że zawsze może na mnie liczyć. O 14:00. A to oryginał jest lepszy. Oryginał jest dobry. Bo to jest ten. On się nazywa Rowney. Nie, czekaj, jak on się nazywa ten gość co oryginał? Muszę sobie przypomnieć. Hello. How you doing? What's the point of wearing it? Where'd you get that mask from? Aha. Super Facebook zaczął. Jak ktoś mi wysłał jeden film, to jak się skończył, to Facebook od razu następny zaczął otwierać. Oj, sowa. Starożytne bożki. Kiedy wykopywałem ziemię, żeby zasadzić nowe krzewy, natknąłem się na kolejną z tych statuetek w kształcie sowy. Jak zwykle poszedłem z tym do starego pustelnika w dębowej gęstwinie, a on jak zwykle cieszył się jak dziecko, nalegał, abym przyjął coś w zamian, lecz odpowiedziałem, że sam fakt, że dzieli się ze mną swoją wiedzą, jest wystarczającą nagrodą. Wyjaśnił mi, że w starożytności mieszkańcy wyspy zakopywali zmarłych w dołach albo jaskiniach. Obok miski z monetami i z tymi dziwnymi statuetkami. Monetami płaciło się Charonowi za przejście do Hadesu, nic nowego. Statuetki jednakże reprezentowały zwierzęta, które zabiorą duszę w ostateczną podróż w mrok. To niesamowite, jak pogańskie tradycje przetrwały przez prawie 2000 lat. Lawenda na Gietek. Old books written in foreign languages. I don't understand Jack. Nic z tego nie rozumiem. No nic z tego nie rozumiesz, no. Koleżanko. Co ty masz rozumieć, powiedz mi. To może ankieta przed wystąpieniem kuriera. Czy zamkną, czy nie zamkną? No nie wiem, jak kurier przyjdzie z tym, z pyszne.pl na plecach.
Jest kolejna część. Wiecie co, mi to przypomina jakieś takie stare gry, gdzie się tak spinałem. Kurde. Trochę nie Tomb Raider, no trochę Tomb Raider, ale... No jest to kurwa Dying Light taki, no. Tam jakieś tam parkury. Oj, zamknij. Ups. No, jestem nieźle pokaleczony. Wypijmy. Pusta? To po co mi ta butelka? Wyrzuć ją. Dobra, styknie, moi drodzy. Sprawdzić chciałem tą grę. Powiem tak. Kurde, no. Mam mieszane uczucie co do tej gry, bo to nie jest jakieś totalne gówno, nie? W sensie, ona działa. Chodzi dobrze, wygląda całkiem nieźle. Tylko tak. To jest gra generalnie przygodowa. Ja bym to tak nazwał, bo jest jakaś przygoda, prawda? Jest jakaś fabuła. No i jest jakaś fabuła i ją poznajemy, tylko... Ja bym to porównał bardziej do jakiegoś Outlasta, w sensie nie, że to jest horror. Tylko takie, że jesteśmy tacy w chuj bezbronni, nie? I jedyne co my se możemy, to szczura se uderzyć. To jest wszystko, co możemy... O! Może później się coś zmieni, że znajdę jakiś przedmiot, wiecie, może jakiś miecz, albo nie wiem, kurwa, co. Natomiast, a czy ta gra w ogóle jest w koopie? No, nie wiem, zobaczmy, wyjdź. Ona chyba jest single player tylko i wyłącznie. Tak, to jest single player. Tryb streamera. Usuwa licencjonowaną muzykę. O! I to mi się podoba! Tak to powinno być! No. To jest to! Pierwsza gra, moi drodzy, która takie coś wprowadziła. Poggers!